chwałę umiłowanego mego Pana, którego niedawno poznałam. Jeszcze 4 lata myślałam, że Jezus tu jest aniołem, umarł na palu, że nie wierzyłam w niebo, w piekło. Byłam świadkiem Jehowy od dziecka. 36 lat byłam w organizacji świadków. Mój tata, mama, siostra, rodzeństwo, później mój mąż, ciotki, wujki, teściowa, moje 3 dzieci, wszyscy świadkami Jehowy. No a ja, mój mąż starszy w zborze, nadzorca miasta Białegostoku, 22 zbory podlegało. No, musiałam zawsze świecić przykładem dla innych. Udawanie takie, zawsze w dobrym humorze, z uśmiechem. No i tak życie się wiodło. Dzieci nie były nigdzie chrzczone, tylko dorosły to u świadków Jehowy. Taka przykładna, dobra rodzina. Latałam po wsiach, głosiłam, no bo mąż starszy w zborze, to żona też musi, uczynki. Myślało się, że jak się jest świadkiem Jehowy, to trzeba zapracować na to. I tym bardziej trzeba było zdawać owoc co miesiąc. Nawet jak się jest chorym, albo dzieci malutkie były, to trzeba w wózek dzieci i trzeba chodzić po ulicach i głosić, i mówić. Bo w organizacji tak jest. Ale ja byłam bardzo szczęśliwa, no bo przecież byłam przy Bogu, bardzo kochałam Boga. Byłam taka układna. Aż pewnego razu głosiłam od domu do domu, a jeździłam po wsiach, zajmowałam się siostrami, które miały depresję, pomagałam im, a najlepszym lekiem na depresję to mówienie innym ludziom o Bogu. Bo wtedy nie myśli się o swoich problemach, tylko się myśli o Bogu, jaki to jest dobry, kochany. A byłam naprawdę, bardzo kochałam Boga, tylko nie znałam Go jeszcze. I taka była sytuacja, że jeden człowiek mi powiedział, a Pani tak dobrze zna świadków, ja mówię, no wie Pan, prawie od urodzenia jestem świadkiem, to dobrze znam. A wie Pani, kto był to Russell? A wie Pani, że z Biblii świadków, oni usunęli z prawdziwej Biblii 750 wersetów o Duchu Świętym, o boskości Jezusa, o piekle, o niebie, o łasce. Ja mówię, co Pan mówi? Zasiał niepewność w sercu. A wie Pani, że satanistyczne znaki są w czasopismach świadków? No nie, to już przyszłam do domu i mówię mężowi, a mąż mówi, czym mniej się wie, tym człowiek szczęśliwszy. Zobaczysz, że cię wykluczą z organizacji. Ale mąż poszedł spać, a ja siedzę w nocy w internecie i wszystko czytam i włosy mnie dęba stają. Myślę, Boże, gdzie ja jestem? Co ja robiłam tutaj? Wyprowadź mnie z tego. Mąż poszedł spać, ja uklękłam i mówię, Boże Jehowo, przepraszam, że modlę się do Twojego Syna Jezusa. I Panie, Boże Jezu, jeżeli Ty jesteś Bogiem, to pomóż mi zrozumieć, poznaj siebie, poznać siebie. I od tamtej pory jakieś dziwne rzeczy zaczęły się dziać. Normalnie czułam się taka, zaczęłam czuć potrzebę bycia w niebie. No i poszłam do bracia, a nie... Powiedziałam od razu o tym, że ja chciałabym żyć w niebie, a to chyba jesteś psychiczna. Coś nie tak, no przecież 144 tysiące idzie do nieba, a my zwykli ludzie to będziemy mieszkać na ziemi. Ale to niepokój ten został. Mąż mnie zawiózł do psychiatry, że zwariowałam na stare lata. A psychiatra do mnie przy mężu mówi, wie Pani, musi Pani przejść terapię od sekt. Jest Pani zdrowa, tylko trzeba wyjść z tej sekty. Mąż się dowiedział, to zbladł tylko, nic nie powiedział. No i ja jeździłam dalej po wsiach, ale już mówiłam o Bogu prawdziwym. No i zaraz bracia się tym zainteresowali, że coś nie tak jest ze mną. No i córka przyjechała i mówi, mama, oczyś się, zgłoś, ciebie diabeł opętał. No i poszłam, zgłosiłam bracia. Oni mieli przygotowane już na sądzie, bo sądy są, przygotowane już mieli wyrok na mnie, wykluczyć mnie. Uklękłam, zaczęłam ich prosić, nie wykluczajcie. No i wykluczyli, napisałam odwołanie, bo przecież pionierką byłam. Taki gorliwy świadek Jehowy, jak mogli tak wyrzucić od razu z organizacji. A jak
No i drugim sądem przyjechało 6. Tak mnie sponiewierali, tak mnie strasznie potraktowali, że wsiadłam w samochód. To było 20 listopada 2010. Pojechałam nad jezioro i skoczyłam do wody, że wyrwali mnie z serca Boga. Wyrzucili, a innej religii nie znałam, bo nie można było mieć kolegów, koleżanek, tylko wśród świadków wszystko, bo to wszystko poganie, tak mówili. I co ja z sobą miałam zrobić? Skoczyłam do tej wody, ale wiedziałam, że Bóg mnie uratował. Mąż kazał się wyprowadzić. W szpitalu się obudziłam, no i prawda, zaczęłam samodzielne życie. Powiedziałam, że nie mam już nikogo. Kazał się wyprowadzić z domu, rodzina się odwróciła, dzieci, cała rodzina. No zaraz mój tata umarł. Powiedzieli, obwinili mnie, że to z mojej winy. I zaczęłam żyć sama, ale co? Grudzień, święta, co ja z sobą zrobię? Poszłam nad jezioro, znaczy mieszkam w Augustowie nad jeziorem. Poszłam nad jezioro, usiadłam i mówię, Boże, co ja mam z sobą zrobić teraz? No nie mam nałogów, nie umiem żyć sama. Całe życie w organizacji, nie umiałam ubezpieczyć samochodu, żarówki wkręcić. Nie wiedziałam, że się płaci za mieszkanie. Wszystko mąż robił, bo tak jest, nie? I teraz raptownie samodzielne życie. To przecież ja nie umiem, Boże, co ja z sobą zrobię? I wtedy usłyszałam głos, żeby iść do hospicjum, tam, gdzie ludzie mnie będą potrzebowali. I poszłam, przeszłam szkolenie i opiekowałam się ludźmi starszymi, chorymi. Oni mnie kochali bardzo, przygarnęli mnie, karmiłam ich. Byłam bardzo wtedy szczęśliwa. No, ale zaczęłam żyć, wolnością się cieszyć. No i wdałam się w niemoralności, w pornografię. Schodziłam na dno. I wtedy właśnie zaczęłam myśleć, Boże, czy Ty mnie po to wyciągnąłeś z organizacji, żebym skończyła gdzieś tam? I zaczęłam się modlić i płakać. I w tej chwili napisałam do internetu list. Ludzie, pomóżcie mnie odnaleźć Boga. I z Bielska-Białej, tak daleko, cała Polska, Piotr Guzik, razem z Tadeuszem Pługęskiem, oni pomagają byłym świadkom wychodzić z organizacji, napisali do mnie list i przyjechali do mnie i powiedzieli o Panu Jezusie, o tym wszystkim, że nie jestem sama, że Bóg mnie kocha, że dlatego, że ma plan, to wyrwał mnie stamtąd, że odtąd jestem pod opieką Bożą, jestem źrenicą Bożego oka, tak, że będzie mnie pilnował, będzie mnie strzegł, że będzie mi dobrze przy Bogu, żebym nie żałowała tego wszystkiego. No i tak się poczułam lekko, skierowali mnie do kościoła, do zielonoświątkowego. Jestem bardzo szczęśliwa. Pojechałam pierwszy raz do kościoła i była wieczerza, a ja tak chciałam być w niebie. No i nie można mnie było jeszcze wieczerzy przyjmować, ale zgłosiłam się w kwietniu 2011. Byłam pierwszy raz w kościele, a zgłosiłam już od razu się do chrztu i w czerwcu chrzest przyjęłam w imię już nie Jehowy, tak jak byłam ochrzczona, ale w imię Jezusa Chrystusa. I taka byłam szczęśliwa i zaczęłam się modlić o swoją rodzinę. No i już w sierpniu Bóg mnie dotknął, że moja córka najmłodsza, która była 7 lat zaginiona w Anglii, bezdomna, w nałogach, że ona pierwsza będzie ze mną. I w sierpniu, jak raz Bóg sprowadził ją do Augustowa, później urodziło się dzieciątko jej, Immanuel, niewidome, chore, wodogłowie z padaczką, bo to było dziecko do aborcji. Ale przez to dziecko to Bóg nas uczy takiej ogromnej miłości, zaufania, że każdy problem, bo dziecko nieraz umierało nam na ręcach, ale już 1 rok i 7 miesięcy ma maleńki i uczy przez to dziecko takiej miłości, takiej empatii i takiej wrażliwości, że to dziecko jest dla nas darem od Boga i bo jej córka leczy z tych uzależnień, bo Bóg dotknął ją w jednej chwili, uzdrowił z heroiny, z alkoholu, no i z nałogów różnych. I właśnie mamy cel życia, to dzieciątko, a Bóg nas przeprowadza i cały czas mówi do nas, że nie martwcie się, ja was przeprowadzę. Są problemy, tak jak dzisiaj brat powiedział, są problemy, ale człowiek taką ma radość od rana, że nie jest sam.
że Bóg, że mieszka we mnie Duch Święty, że cały czas mnie prowadzi, że nie jestem już odrzucona. Miałam długi czas z nieprzebaczeniem w sercu, bardzo długi, ale właśnie modlitwa do Boga i wiem, że jeszcze jestem poraniona, jeszcze mam takie rany, ale Bóg leczy. Leczy i tylko Jemu powierzam się. Każdy dzień, każda chwila, to tylko Bogu się powierzam, a cała rodzina już widzi, że nie zeszłam na dno, już obserwują i coś, już druga córka wyszła ze świadków i wiem, że Bóg właśnie w tym celu mnie wydobył, żeby wszyscy wyszli. Dziękuję. Chwała Bogu.